gramy właśnie na pociąg do Krakowa z naszego centrum, bo jedziemy do Chmielowieckiej, Karoliny, na imprezę, na urodziny. Zaprosiła nas, jakieś tajemnice, niespodzianki, więc czekamy. Będziemy jechać, telka to będzie? Bo do nas pendolino chyba nie dojeżdża. Kamil będzie schodził po schodach. Myślisz, że powinnam tłumaczyć zasady? Chyba nie. Wszyscy się zorientują o co chodzi. Po prostu odgapiłaś film od Timo X. Kto osiągnie największy sukces w social mediach? Myślałem, że sukces w życiu. A skoro ona, to ja też. W sumie skoro oni... To kto byłby w związku z Bartoszem, gdyby nie był on z Izą? No pomyślmy! Nie, jeżeli nie byłbym w związku z Izą, to byłbym sam. Nie byłbyś sam! Albo bardzo krótko. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Dobra, no gadajcie, o co chodzi? Czekamy od nas jego najlepszego. 100 lat. To może zaśpiewamy? Nie, może nie. Żebym tu przyszła. Bo oni przyszli z tym, żeby nie było. Ona, o Jezu, chcieliśmy zrobić jest. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is a city I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance. Ciężkie powroty po weekendzie, rozpakowuję walizkę, robię pranie i zaraz pokażę Wam zakupy spożywcze, ponieważ lodówka była pusta. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, tam zrobiłam przegląd polecanych przeze mnie barów i klubów, w których byliśmy na tym weekendzie w Krakowie i wszystko jest zapisane w wyróżnionej relacji. Z takich polecajek to Marletto, one są z Biedronki, biała czekolada, to są najlepsze lody, change my mind, dlatego kupiłam gnioki i będę je robiła z tym serem lazur i cukinią, tak jak w ostatnim vlogu, bo jeszcze mi został ten ser, tylko właśnie zamiast tego makaronu dam gnioki. Taką witanelę kupiłam na spróbowanie, tego nie jadłam. Owoce, warzywa, kalafiory, bleki, ponieważ dbają o naszą kondycję, prawda? I patrzcie, jakie super w ogóle, jaka granola, jak w Ameryce, takie opakowania na płatki, nie? I ja ją bardzo lubię, tylko wcześniej kupowałam ją w takich torbach plastikowych, a teraz w takim pudełku kartonowym, bardzo fajnie. Pytałam się Was ostatnio o masło i już mam sprawdzony trik. Robię tak, daję całą kostkę i... Zalewam to zimną wodą i nie mam pojęcia, jak to działa, ale ono nie jucheje, słuchajcie. O. Taram! Ja jestem prostą dziewczyną. Ja bardzo lubię pomidory z cebulą, tylko co ja zauważyłam, że im jestem starsza, ale mam super ostry nóż, im jestem starsza, tym gorzej przyswajam cebulę, słuchajcie. Jest mi ciężko na żołądku, boli mnie brzuszek i przykro to jest, bo ja naprawdę bardzo lubię cebulę, ale zaczęłam jej unikać właśnie przez to takie uczucie nieprzyjemne. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ja na Instagramie jakiś czas temu dowiedziałam się, jaki jest poprawny sposób krojenia pomidora. Ponieważ ja zawsze pomidora kroiłam tak. Tymczasem okazuje się, że powinno się kroić tak, od tej dupki. I wtedy macie idealne, patrzcie. Ja to zaraz Wam pokażę. Wtedy nie macie tych takich twardych części pomidora. Zobaczcie, jak on wtedy ładnie wygląda. O, ja żyłam jakieś 20 lat w niewiedzy.
ładnie wyglądasz. Dziękuję. Kurczę! Izunia weszła już do sali od razu, w ogóle z marszu nawet się nie przygotowywała. Ja tu pamiętam na swojej czekałem jakąś godzinę, zanim moja kolej przyszła, a tu ona już jest w środku. No, trzymamy kciuki. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Dzień dobry, przepraszam, czy pani obroniła właśnie magistra? Pani magister. Pani magistra. Tak, o pięknie. Jak się czujesz? Jaka ocena? 5. Pani moja, pani promotorka powiedziała, że mam piękną oprawę pracy i sobie chcę ją zatrzymać, więc nie mam oprawy do zdjęcia. Gdzieśmy właśnie ją kupić. Tak. Ale to było strasznie krótko, ja nawet nie zdążyłem rozstawić aparatu, żeby nagrać wszystko, a ty... Trzy już. Pytania. Jakie miałeś pytania? Bardzo proste, może potem opowiem. My hands feel on your body, they were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Izunia już przebrała buty na wygodne. Już w szpileczkach byś nie przeszła, co? No. A po obronie chodziliśmy do Action. O, i Bartosz na swoim miejscu. Szukam Scrap Daddy, ale nie ma ani Scrap Daddy, ani Scrap Mami. Ale mamy Scrap Mami w domu. Scrap Mami w domu. Jesteśmy w Rzeszowskiej Kawie na ryneczku i pierwszy raz piję ze słomki z makaronu. Ja to mogę zjeść? Nie, bo jest surowa. No a ja mam papierową. A jest hierba i za ma papierową i to jest lemoniada ananasowa, chociaż nie wygląda, bo ona jest nasionami chia i z czymś tam jeszcze. Ja mam szakszukę, bardzo nie nic, ponieważ jest tak gorąco, że jak nawet... Jak jest gorąco, to ja potrafię tylko pić. Dostałam przesyłkę i myślałam, że to jest mój strój, który zamówiłam z AliExpress, ale ja już wyczytałam, że to jest Zalando, ja nic nie zamówiłam z Zalando. Ale mówiłam Bartoszowi, co bym chciała. Dostałam idealnie, kurier przyniósł. Widziałam, widzieliśmy na kamerach, że zostawia przesyłkę, jak byliśmy w Rzeszowie. Nie. Ja już czuję po kształcie. Jejo. To z okazji obrony dostałam? Dokładnie. Fancy. Na następne wyprawy po Warszawie. Wtedy jak Asia Stulasz. Dziękuję, Asia, za podesłanie linku. Ale super! Dziękuję! DPD się należy zjeba, bo ja wczoraj dostaję maila, bo ja zamówiłem to w poniedziałek o 23. Mówię, no to będzie na czwartek, dzień po obranie przyjdzie, zajebiście, nie? Ja jeszcze przyjdę z pracy. Dostaję wczoraj maila, że paczka będzie jutro. A, i zmieniłeś na adres, dlatego. Mówię, no to kurwa, zmieniam adres. I godziny 16:18. Żebyśmy, jak przyjedziemy, bo myślałem, że tak będziemy, że jak przyjedzie kurier, to od razu kurier da. Ten o 12 przyjechał. No, ale widzisz, dobrze, że ja czytam na tą przesyłkę z Ali, to miałeś wymówkę. Tego biker shortsy, biała koszulka, no i taka nera, po prostu i go. Czekaj to. Idę się rozebrać. W nocy, dobry czas, żeby nałożyć samoopalacz. Będę używała tego DAX. On jest z Rossmana, pokazywałam wam ostatnio go w vlogu, jak go kupowałam. Kupuję go, bo jest tani i jest pod ręką, więc nie muszę go zamawiać. No w sumie robię to z wygody. Czy jest taki szałowy, czy się czymś wyróżnia takim, że na tle innych? Nie. Ale jest pod ręką i jest tani. Kosztuje 19,90. Na promocji można dostać go za 14,90. Rossman zazwyczaj gdzieś w pobliżu jest. I do nakładania go, on jest w piance, i do nakładania go używam takiej rękawicy, którą kupiłam kiedyś w Douglasie za 19,90 i ja ją piorę po każdym użyciu, ale i tak no widać troszeczkę takie zabarwienia na niej. I ta pianka, ona nie ma koloru, jak widzicie. Co jest plusem i minusem? Minus jest taki, że nie widzicie, gdzie nakładacie. Czekajcie, zmienię sobie rękę. Nie będę się tutaj rozbierać, ale ja nakładam go na... Mam tu dziurę. O nie, jak w skarpecie. No to już muszę wymienić te rękawice. I nakładam, zaczynam od łydek, stopy i dłonie zostawiam na koniec i najlepiej wymieszać troszeczkę tą piankę
z jakimś kremem, ponieważ stopy i dłonie, tam jest cienka skóra, kości i to najszybciej łapie. O. I to wszystko, cała filozofia, po prostu sobie tak wmasowuje kawałeczek po kawałeczku. Idę się rozbierać i jutro się widzimy, jak już będę czekoladka. Już trochę ochłonęłam i przychodzę do Was z tematem mojej pracy magisterskiej, ponieważ jeszcze się tym z Wami nie dzieliłam. Tematem mojej pracy była retranslacja, analiza porównawcza dwóch tłumaczeń Ani z Zielonego Wzgórza. Pierwszego tłumaczenia, które pojawiło się w Polsce w 1911 roku, wykonane przez Rosalię Bernsteinową, a także jednym z najnowszych, wykonanym, a raczej opublikowanym w 2012 roku i wykonanym przez Pawła Beremsewicza. I ja porównywałam te tłumaczenia, które dzieliło 100 lat i analizowałam, czym się od siebie różnią, jak bardzo zmienił się język, ale też jak tłumacze wpłynęli na efekt końcowy tego dzieła. I jeśli byście zobaczyli, oni tłumaczyli tę samą książkę, ale efekty końcowe są bardzo różne od siebie. Ponieważ w 1911 roku przede wszystkim język był troszeczkę inny i ten styl może wydawać się nieco archaiczny, ale nadal większość rzeczy jest zrozumiała. Natomiast zostały zastosowane inne strategie i techniki tłumaczeniowe, ponieważ Bernsteinowa starała się dostosować tę książkę do polskich realiów, pomimo że ona przedstawiała realia kanadyjskie. Ania przede wszystkim była protestantką, a Bernsteinowa na przykład nie przez przypadek, starała się zrobić z niej katoliczkę, troszeczkę tak na siłę, co później okazało się całkowitym niewypałem, ponieważ tam było bardzo dużo odniesień do religii. Był pastor, była jego żona pastorowa, bo pastor żonę mieć może, no ksiądz już raczej nie bardzo. Tak samo wszystkie imiona, nazwiska, nazwy własne zostały przetłumaczone na wersję polską i w ten sposób oto Rachel stała się Małgorzatą, Matthew stał się Mateuszem, Anne stała się Anią, Bright River zostało przetłumaczone jako Szeroka Rzeka, a White Sands jako Białe Piaski. Dosłownie wszystko, co się dało, Bernsteinowa starała się tłumaczyć na język polski, więc mieliście praktycznie wrażenie, że nie czytacie za bardzo o Kanadzie, tylko czytacie być może sytuacja, akcja powieści mogła się dziać równie dobrze w Polsce, bo ona starała się unikać jak najbardziej tych takich nieznanych, obcych wyrazów. W tej wersji Pawła, przez to, że już jesteśmy bardziej tak kulturowo i językowo otwarci na różne zagraniczne rzeczy, ta wersja jest bardzo bliska oryginałowi. Pomimo że Ania dalej jest Anią, co tak naprawdę, słuchajcie, po pierwsze, Ania z Zielonego Wzgórza tak naprawdę nie jest z Zielonego Wzgórza, tylko powinna być z domu o zielonym dachu albo z jakiegoś zielonego czegokolwiek innego, ponieważ Gable z Anne from Green Gables. Gable to jest ten taki, właśnie taki dach, który się jest nad takimi oknami na strychu, jak są nie potrafię tego wytłumaczyć po polsku, jak są takie okna na strychu i one mają takie spadziste już te dachy i ten właśnie ten taki daszek to jest Gable, więc tam nie ma żadnej wzmianki o wzgórzu, ale no po 100 latach już słabo byłoby zmieniać tytuł tak znanej książki i też słabo byłoby zmieniać na przykład imiona głównych bohaterów, więc dalej mamy Mateusza, Małgorzatę, Marylę i Anię, chociaż tak naprawdę Ann chciała być Anne with an E, czyli z I na końcu, ponieważ to brzmiało bardziej, tak wiecie, dystyngowanie, poważnie, z francuskiego z tym I na końcu. A ta polska Ania jest taka wiecie, o mała dziewczynka Ania, takie to jest, no mamy zdrobnienie, więc automatu kojarzy nam się to z dzieckiem. I to całe tłumaczenie, które najprawdopodobniej jest Wam znane, ponieważ to pierwsze właśnie z małymi poprawkami, które były wprowadzane tam po wojnie, ale jednak najwięcej do powiedzenia miała tam Bernsteinowa, jest jednym z najbardziej popularnych. I dlatego ta książka też może być odbierana jako taka infantylna właśnie, bo tam jest bardzo dużo takich poetyckich, więc przerysowanych wypowiedzi i opisów przyrody, gdzie w oryginale one są, ale nie są aż tak mocne i nie są aż tak właśnie przesadzone. I Lucy Montgomery, ona pisała tę książkę z myślą o młodych kobietach, nie o dzieciach. Ona miała na celu właśnie zainspirować młode kobiety do inwestowania w siebie, o zadbanie o swoją niezależność, edukację. Ponieważ Montgomery jako autorka, ona też miała ciężkie życie, miała depresję i najprawdopodobniej popełniła samobójstwo po napisaniu ostatniej części Ani. Słuchajcie, dowiedziałam się o tym właśnie
pisząc tę pracę, ponieważ miała już tak dosyć, ponieważ ta książka się tak dobrze sprzedawała, że wydawcy napierali na nią, żeby pisała kolejne części. Może jeszcze kiedyś w sumie to poruszę. To jest w ogóle osobny temat, który mogłabym poruszyć w tłumaczce. Zamiast tłumaczka ogląda, to na przykład tłumaczka czyta. W sumie miałabym już napisany cały scenariusz. Dobra, może się właśnie nie będę rozpowiadać, bo nie wiem, czy w ogóle dla kogoś to jest może ciekawe, ale chciałam wam tylko zwrócić uwagę, że tak tłumaczenie ma bardzo duże znaczenie i dlatego bardzo często też zachęcam właśnie do czytania książek w oryginale, bo nigdy nie wiecie, jak tłumaczy, jak bardzo on tam zmanipulował i jak dużo dodał od siebie. Bo no to nie da się tak, to nie jest takie mechaniczne, żeby przetłumaczyć z jednego języka na drugi, po prostu będę tłumaczyć słowo po słowie. Tłumaczenie tak nie działa i właśnie no, moja praca to udowadnia, że mamy dwa tłumaczenia tego samego dzieła i te dwa tłumaczenia znacząco się od siebie różnią i wywołują dwie różne takie emocje i mogą być dostosowane, mogą być odebrane na dwa różne sposoby. Dobrze. To wszystko dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ta tygodniówka wam się podobała. Ja jestem z niej dosyć taka zadowolona. Wydaje mi się, że dużo się w niej działo. Dajcie mi znać, czy wam się podobało. My widzimy się już niedługo. Dajcie, zostawcie po sobie jakiś ślad. Sprawdźcie, czy na pewno subskrybujecie ten kanał. I na razie. Pa!